Cześć dziewczyny. Po pierwsze bardzo chciałam podziękować za wszystkie subskrypcje, które no, były dla mnie wielkim szokiem, muszę powiedzieć, bo żebym przez noc zebrała aż no, prawie 100 osób, to jest dla mnie wielki szok. I ja się w ogóle dziwię, że jest 15 osób, które chcą oglądać i słuchać tego, co ja gadam. Ale jestem pewna, że jakiś udział na pewno duży miała w tym Agnieszka Mały-Fufek. Także dzięki, Jaka. No i tak jak jest napisane na górze, dzisiaj chciałam zrobić tag, tak żebyście mnie może troszeczkę lepiej poznali. Będzie to tag, to jest w mojej torebce. I przechodząc od razu do sedna sprawy, pokazując moją torebkę, to jest moja torebka. Jest to torebka projektanta Christian Louboutin i ona jest z kolekcji Wiosna-Jesień 2012, model Tardis. Także to jest ona, ale nie zrażałabym się jej wielkością, ponieważ ona jest bardzo pakowna, co zresztą zobaczycie za chwileczkę. Pierwszą rzeczą, która jest oczywiście w tej torebce, jest portfel, bardzo duży portfel, bardzo wykonany portfel, pełen pieniędzy, ponieważ oczywiście ja jestem bogata. I no, dużo pieniędzy zawsze trzeba ze sobą wodzić, no nie wiadomo, kiedy będę miała ochotę kupić lodówkę albo, nie wiem, jakiś, prawda, pralkę albo coś z tych rzeczy, no bo dlaczego by nie, skoro mam pieniądze. Następną rzeczą będą... co tu jest? Aha. Ja zawsze... Tak, ja jestem strasznym głodomorem. Także ja muszę nosić te wszystkie przekąski ze sobą i w tym wypadku są to ziemniaczki. To są oczywiście ziemniaczki organiczne. No, bo przecież nie wiadomo, kiedy człowieka dopadnie głód, a nie będę jadła w McDonaldzie, bo tam nie ma organicznych rzeczy. Więc no, ziemniaczki jak ziemniaczki, prawda? No, tak. Kartofelki, ziemniaczki, pyrki. Jak tam chcecie się nazwać. Dalej tutaj jest... dezodorant. I tak, ja wiem, że to jest męski dezodorant, ale jak ja się spocę, to Boziu, tylko męski dezodorant pomaga. Także no, no niestety, no. Albo to, albo będę capić. Więc, a że to był Max Dry System firmy Adidas, to jest bardzo renomowany dezodorant, także no, pomaga. Dalej, co tutaj jest jeszcze? Chusteczki oczywiście. Chusteczki każda dziewczyna w torebce musi mieć, a zwłaszcza ja. Noszę przeważnie sobą około 5 par. Par? Opakowań. Około 5 opakowań. I dlaczego? Ponieważ ja mam alergię i jak się posmarkam, to po prostu to leci zewsząd. Także potrzebuję bardzo dużo chusteczek. A zawsze wiadomo, no trzeba poprawić makijaż albo wytrzeć coś. No to zawsze potrzebne są chusteczki, prawda? Dalej, co tutaj jest jeszcze? O, czekajcie. Jest taka książeczka podręczna, wiadomo, bo przecież trzeba czytać, jak się jeździ gdzieś. A że ja jestem z inteligencji i mam bardzo rozrośnięty intelekt, bo jestem studentką, to muszę czytać oczywiście Shakespeare'a, żeby pokazać, jaki to ja jestem mózg. Więc no, no wiadomo, no jak stoję sobie w korku na przykład, to muszę przeczytać tam za 2 sztuki. No przecież on nie pisał, że tych długich rzeczy, to przecież to nie jest żaden wyczyn, prawda? Także książeczka jest. Już nie będę tego tam wkładać, bo to trochę potrwa. Dalej są tutaj klucze, czyli kluczyki. I no ja wiem, że tego jest troszeczkę, troszeczkę dużo, ale to nie są klucze do jakichś tam mieszkań, albo do piwnicy, albo coś w tym stylu. To są klucze do samochodów oczywiście, ponieważ ja mam bardzo dużo samochodów. A dlaczego tak jest? Dlatego, że ja mam dużo sukienek, a wiadomo, że sukienka musi być pod kolor samochodu. Znaczy samochód pod kolor sukienki, więc no przecież wiadomo, że jak mam zieloną sukienkę, to nie będę jeździła brązowym samochodem, no bo też wyglądała jak kupa w trawie. No przecież to jest totalna wiocha, nie będę w życiu. No także mam dużo samochodów. Aha, i wiecie co mi się sprzedażyło z tymi samochodami? Musiałam wybudować dla nich specjalnie kryty garaż, ponieważ chciałam wybudować tutaj, miałam taki plan ambitny, żeby zburzyć ten blok koło mnie i na tym miejscu wybudować parking. Ale ci wszyscy durni lokatorzy się na to nie zgodzili, nie wiem, zawiść pewnie. A więc musiałam 2 kilometry stąd wybudować, no ale muszę dreptać. No ale cóż, zawiść ludzka nie zna granic. Co tam jeszcze jest tutaj? Aha, jest oczywiście, jest kosmetyczka. Bo każda dziewczyna kosmetyczkę musi mieć, prawda? Tutaj są no, podręczne, no wiadomo, to takie do touch-upu, tak? Czyli, że do
nie do catch-upu, tego do touch-upu, czyli do poprawienia makijażu, tam są jakieś tam pudry, podkłady, tusze, no wszystko takie, wiecie, no podstawowe rzeczy. Każda dziewczyna na pewno, każda z Was ma kosmetyczkę w torebce, także no to nie jest żadna wielka, żaden wielki wyczyn, prawda, kosmetyczka. No a jak jest kosmetyczka, to musi być też podręczną lusterką, no bo przecież nie będę poprawiać sobie makijażu, o tutaj przecież mogę zobaczyć, nie będę sobie poprawiać makijażu w lusterku od samochodu, no przecież no, to jest totalna wiocha, no jak ja mam, nie widzę całej twarzy, no, wiadomo przecież, że, a poza tym, że jak poprawiam makijaż, na siebie patrzę, to jeszcze na przykład, a będę chciała popatrzeć na to, jak piękne jest moje lico, prawda, piękno się nigdy nie nudzi, no także jest lusterko, jest kosmetyczne, no to jest i lusterko, prawda? To odłożę na razie tutaj. No i co tam jeszcze jest? To już było. Także no, czekajcie. Nie, no tam już nic nie ma chyba. Nie, już jest pusto teraz. To już tyle. Wiem, że to może trochę był wyjątkowy i nietypowy filmik, ale no ja jestem taka nietypowa troszeczkę. Aha, i chcieliście zobaczyć mojego potworka. Ostatnio sobie słodko spał, także pokażę ją może. Tutaj jest. Jest taka bestia. W tym momencie padła, ale przez chwileczkę tutaj brykała niesamowicie. Ona tak naprawdę nie jest kotem. To jest skrzyżowanie małpy razem z diabłem tasmańskim, ponieważ to jak ona się zachowuje, jak jest rozbrykana, to to przechodzi w ludzkie pojęcie. Prawda, Kiniuś? No, także chyba to wszystko, prawda? Tak. Może dziękuję bardzo za oglądanie. Dziękuję jeszcze raz za wszystkie subskrypcje. Zapraszam do nowych. Kciuk w górę albo w dół, zależnie od tego, czy ci się podobało, czy nie. No i co? No i do zobaczenia w następnym filmiku, prawda? Pa!